Panie Marszałku, Wysoka Izba. Wszystko z winy obecnego rządu, to jest cytat z poprzedniego wystąpienia. Rozumiem, zima też jest z winy obecnego rządu. Ale moje oświadczenie jest drugą częścią oświadczenia, które wygłosiłem na poprzednim posiedzeniu, a dotyczy wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Wprowadzając stan wojenny, władze komunistyczne nie zaatakowały otwarcie jedynie Kościoła katolickiego. Prymas Józef Głęb apelował o zaniechanie bratobójczych walk, jednocześnie domagając się uwolnienia internowanych i aresztowanych oraz nawiązania dialogu z Solidarnością. Niezwykłym wsparciem była osoba papieża pruskiego Jana Pawła II. Już 14 grudnia w całej Polsce wiele dużych zakładów przemysłowych rozpoczęło niezależnie od siebie strajki okupacyjne. Strajkowały huty, większość kopalń, porty, stocznie w Trójmieście i Szczecinie, większe fabryki i inne zakłady pracy. Do brutalnych pacyfikacji przy użyciu oddziałów ZOMO i wojska wyposażonego w ciężki sprzęt doszło w 40 zakładach. Szczególnie dramatyczny przebieg miały strajki w kopalniach na Górnym Śląsku. 16 grudnia 1981 roku w kopalni węgla kamiennego Wujek milicjanci użyli broni palnej, zabijając 9 górników. 23 grudnia przy wsparciu czołgów i desantu ze śmigłowców stłumiono strajk w Hucie Katowice. Najdłużej trwały strajki w kopalniach, gdzie prowadzono protesty pod ziemią. Były to kopalnie Ziemowit i Piast. W Warszawie, Krakowie i Gdańsku odbyły się demonstracje uliczne. Dokładna liczba osób, które w wyniku prowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć, nie jest znana. Przedstawiane listy ofiar liczą od kilkudziesięciu do ponad 100 nazwisk. Nieznana pozostaje również liczba osób, które straciły w tym okresie zdrowie na skutek prześladowań, bicia w trakcie śledztwa czy podczas demonstracji ulicznych. Łącznie w czasie stanu wojennego liczba internowanych sięgnęła 10 tysięcy osób. W więzieniach znalazła się znaczna część krajowych i regionalnych przywódców Solidarności, doradców, członków komisji zakładowych, działaczy opozycji demokratycznej oraz intelektualistów związanych z Solidarnością. Typowy obrazek to puste półki w sklepach, kartki niemal na wszystkie towary oraz kilometrowe kolejki za artykułami pierwszej potrzeby. Prezydent USA Ronald Reagan wystąpił przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, jednocześnie ogłosił sankcje ekonomiczne wobec PRL, a kilka dni później podał do wiadomości, iż obejmie ona także Związek Sowiecki, który jego zdaniem ponosił poważną i bezpośrednią odpowiedzialność za represje w Polsce. W ciągu następnych tygodni do sankcji ekonomicznych przeciwko Polsce przyłączyły się inne kraje zachodnie. Blisko 2 lata Polska znajdowała się pod rządami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. 31 grudnia 1982 roku stan wojenny został zawieszony, natomiast odwołany dopiero 22 lipca 1983 roku. Niestety przy zachowaniu części represyjnego ustawodawstwa, które obowiązywało aż do 1989 roku. Wbrew zamierzeniom komunistycznych władzy stan wojenny tylko wzmocnił determinację elity społeczeństwa w dążeniu do odzyskania suwerenności, co w konsekwencji doprowadziło do Okrągłego Stołu i częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Panie Marszałku, dzisiaj zamiast organizować obłudne marsze, tak jak ten planowany na jutro, należy wyrazić szczególną wdzięczność tym tysiącom bezimiennych bohaterów tamtego czasu. Również za to, że możemy być tutaj, w wolnym Sejmie. Powinni sobie to jasno uświadomić, kreujący się dzisiejsi bohaterowie w gadaniu, najczęściej bez sensu. Dziękuję bardzo.